tylko w imieniu Jezusa Chrystusa, bo jeden jest Mesjasz i oni wszyscy potrzebowali Jego na przestrzeni lat. Uczynkami jakimiś? Zrobiłem to, zrobiłem tamto. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dlatego potrzebujemy Jego ofiary i krwi świętej, żeby nas oczyściła. Zaatakował mnie człowiek w Warszawie, w centrum, w nocy. Powiedziałem, w imieniu Jezusa Chrystusa, wyjdź z niego. I padł jak mucha. I nie wiedział, co się z nim działo nawet. Bo demony są, tylko ich nie widać, bo człowiek jest duchowo ślepy, bo nie wierzy, przez niewiarę. Jak ma użyć imienia Jezusa Chrystusa, żeby się przeciwstawić, jeśli w niego nie wierzy? Najpierw musi uwierzyć, że on jest i wysłuchuje, a później zacząć działać. Kto uwierzy i ochrzci się, dla niego będą możliwe takie rzeczy. Bo nie jego mocą, tylko mocą Ducha Świętego są wyrzucane demony. Więc jak ktoś tkwi w błędzie, ma ducha błędu, no to jak ma wyrzucać demony? Jak sam tkwi w błędzie? Tkwi w religijności, która wypacza umysł. Żadna religia nie uratuje człowieka. Jezus Chrystus ratuje człowieka. Nie religia, nie uczęszczanie do budynków zbudowanych przez ludzi, przez ludzkie ręce, do pięknych obrazów, posągów i do innych ludzi. Owszem, tam gdzie dwóch lub trzech spotyka się w moim imieniu, tam i ja jestem. Dlatego jak się spotkasz w lesie z kumplem w imieniu Jezusa Chrystusa, to już jesteś Kościołem. To nie budynek. Kościół to ludzie. Spotykasz się z kimś w imieniu Jego, żeby czytać Słowo, żeby się pomodlić. Jak się komuś coś źle dzieje, krzywda, dlaczego nie nałożysz ręki mu na głowę, jak go boli głowa? Dlaczego się nie pomodlisz? W imieniu Jezusa Chrystusa, proszę Cię, Panie Boże, odejmij mu tą chorobę. To jest wiara czy niewiara? Jak ktoś nie próbuje nawet, nie prosi. Proście, a będzie Wam dane. To ja mam czekać, aż mi spadnie z nieba? Czy poprosić ładnie? Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. To dlatego wiele ludzi często nie dostaje różnych rzeczy, bo staje im, mi się należy. A gdzie jest ten Bóg? Nie widzę Go. Nie ma go. To jest kłamstwo przeciwnika. To jest pycha. Najpierw trzeba pozbyć się pychy. Później przyjść do Boga i powiedzieć, Jezusie Chrystusie, proszę Cię o Ducha Świętego. Jeśli taka jest Twoja wola, zrób to albo tamto. To jest wiara. A niewiara jest przeciwieństwem. Niewiara jest strach, lęk, zaufanie w człowieka, w polityków, w religijnych przywódców, jakoby oni mieli moc, żeby zbawić. Oni nie mają mocy. Są takimi samymi grzesznikami, jak my wszyscy. Żeby odwrócić się od grzechów, to trzeba też trochę wiedzieć, co to są te grzechy, które... Przykazania są prawdziwe. Dobry filtr. Słowo Boże. Czyta się na co dzień, czy się nie czyta? Czy tylko od święta? A przy stole wigilijnym się siada? Rozmawia się o głupotach, o jakichś tych. Telewizję się puszcza. A jak o Chrystusie się powie coś, to nagle wstyd, nie wiem, zażenowanie? To czyje są te święta? Słońca niezwyciężonego? Sol Invictus? Czyje są te święta? Brzuszka? Żeby napełnić? Żeby był pełny brzuszek? Żeby się napić? Poobgadywać trochę polityków i jakichś innych tematów i się rozejść. Trochę prezentów? To są święta dla człowieka. Człowiek, człowiek, człowiek. 666. Szósty dzień, stworzenie człowieka. Człowiek, człowiek, człowiek. Człowiek, jesteśmy bogami i tak dalej. Takie bzdury. Nie jesteśmy bogami. Można to łatwo udowodnić. Każdy umiera. Co to za Bóg, który umiera? Jakiś fałszywy. A ludzie gonią za tymi sensacjami. Chcą w siebie wpuszczać jakieś dziadostwo. Wierzą bardziej w to dziadostwo, w szczepionkę bardziej wierzą niż w moc Bożą. Bo tak się boją, że życie stracą. Ja to bym już chciał być z Jezusem Chrystusem, ale jeszcze jest coś do zrobienia. Dlaczego mam się bać jakąś szczepionką, jakimś wirusem? Czy Jezus jest mocniejszy niż ten wirus, czy nie jest? Oto jest pytanie. Czy Jezus jest mocniejszy niż wojna, czy nie jest? Czy może zachować życie, czy nie może? Oto jest pytanie. Czy wiara polega na tym, żeby się cofać? Czy wiara raczej ma polegać na odwadze, żeby się przeciwstawić szatanowi?
Czy nie jest tak napisane, żeby się przeciwstawić szatanowi w imię Jezusa Chrystusa i przylgnąć do Boga, a szatan ucieknie? Pokusa? Zdrada? Różne kłamstwa, złomyśli? Od głowy się zaczyna, a kończy się na czynach. Tam się zaczyna problem. Jeśli umysł jest nieuleczony, to jak reszta ma działać? A tylko Bóg może go uleczyć, bo On jest lekarzem. On nas przenika i prześwietla. On zna zamysły naszych serc. Nawet jak oszukasz, to On wie, jakie masz pragnienie. Dlaczego to lub tamto powiedziałeś? I ja miałem właśnie różne pragnienia, które mnie od Niego odsuwały. I wypróbowałem różne ścieżki. Zdradzałem, kłamałem, kradłem, zazdrościłem, pożądałem. Spoglądałem się na dziewczyny, na laski. A to, a fajna. Taka krótka sukienka. Czy chrześcijanin powinien kusić? Albo czy powinien ulegać pokuszeniu, żeby popatrzeć na cudzą żonę? Nie. To nie jest chrześcijańska postawa. Nie każde ubranie to chrześcijańska postawa. Jak powinien się ubierać chrześcijanin? Tak, żeby nie kusić innych. Jeśli ubiera się z myślą o tym, żeby kusić, to już jest nie tak. Czy Chrystus innych kusił? Czy Jezus Chrystus kusił kogokolwiek? Czy raczej szatan? Szatan kusił Chrystusa na pustyni, gdzie 40 dni przeciwstawiał się Jemu. I nawet chciał pokłonu. Kto chce pokłonu? Dlaczego zwodzi ludzi i oszukuje, że ludzie robią na przykład te posążki i przed nimi padają na kolana? W efekcie padają na kolana przed drewnem, metalem, czyli uwłaczają sami sobie. Kłaniają się stworzeniu, a nie stwórcy. To jest właśnie kłamstwo szatana. Szatan chce odebrać cześć Bogu, żeby człowiek się nie modlił, a może tylko 2 minuty, a może 5 minut, może kawałeczek, żeby było odbębnione. A jak mąż i żona się by spotykali na 5 minut wieczorem, to czy to jest zdrowa relacja? Czy to jest powolny rozpad? Powinni spędzać ze sobą czas. Tak czy nie? Jezus Chrystus jest dżentelmenem. Nie zmusi niczego do niczego człowieka. Za to demony już tak. One się pakują w każde miejsce, gdzie jest grzech, jest otwarta furtka. Jeśli ktoś się alkoholizuje i później się zatacza, a mówi, że jest chrześcijaninem, to jak po owocach osądzić to? Jezus Chrystus powiedział, poznacie ich po ich owocach. Jeśli przeklina, czy powinien przeklinać? Chrystus przeklinał? Chrystus mówił, żeby go naśladował. Chrystus nie przeklinał. Nie robił tego. Wiele rzeczy Chrystus nie robił. To mamy Jego naśladować, a nie mówić, jest tyle ludzi, tych ludzi jest tak tyle, tak dużo. I jakoś to będzie, bo tłum przejdzie. Nie, powiedziane, że jest wąska droga i szeroka, nie ma żadnego czyśćca. Wąska i szeroka droga, Chrystus mówił o tym. To ja sobie wymyśliłem? Nie wymyśliłem sobie tego. Wąska i szeroka. Szeroka na zatracenie, wąska do zbawienia. Czy jak był potop, to ludzie zostali ocaleni? Czy tylko 8 osób? 8 osób! To nie jest dużo. To jest mało. Zostały zamknięte drzwi od Arki. Bóg zamknął drzwi. Reszta nie weszła. Czas się skończył. To jest właśnie ten problem, żeby zdążyć. Nie przekładać na jutro. Jutro, jutro, jutro przeczytam, jutro się pomodlę. Jutro przeproszę Boga. Jutro przeproszę innych ludzi. Dlaczego ja mam przepraszać księdza czy kogokolwiek innego? Jeśli ja zawiniłem przeciwko sąsiadowi, rzucałem mu butelki po piwie na posesję, to powinienem do sąsiada pójść i go przeprosić i Boga za to, że jestem obłudnikiem i się nie przyznaję, a nie do księdza. Do Jezusa Chrystusa, bo On odpuszcza grzech. On ma moc odpuszczenia grzechów. Czy ja mam moc odpuszczania grzechów? Nie mam, bo jestem grzesznikiem i potrzebuję Jego łaski. Tak jak my wszyscy. Nie mam tej mocy. On ma moc, to jest Jego moc. Nie jestem żadnym Bogiem. Jestem pyłem i prochem, tak jak my wszyscy, bo jesteśmy stworzeni z gliny, z pyłu i prochu, które zostało tchnienie życia tchnięte. I tyle znaczymy, że jesteśmy jak szarańcza przed Bogiem. Jeśli nie spełniamy Jego woli i nie idziemy za Nim,
Nie ma takiej opcji, żeby się znaleźć w Królestwie Niebios. Grzech w oczach Boga jest czymś obrzydliwym. On się brzydzi tym. Brzydzi się tym, że człowiek klęka przed drewnem, przed drzewami, przed innymi ludźmi, nie wzywa jego imienia w modlitwie, tylko na darmo, pośliźnie zniesie na bananie i mówi imię Chrystusa, nie? Przecież to widać na mieście. Nawet ci, co nie wierzą, mówią, co jest dziwne. Dlaczego nie Allaha wzywają? Tylko Jezusa Chrystusa wzywają. Czyż był tylko jeden Bóg prawdziwy, którego imię jest bezczeszczone? Inni bogowie nie mają mocy, odpowiadają na modlitwy. Nie mają mocy, nie odpowiadają na modlitwy, bo są fałszywymi bogami. Jest powiedziane, że w czasach końca będą fałszywe znaki cuda i to się dzieje. Ludzie zasuwają na pielgrzymki nie wiadomo do jakich miejsc, szukają tam jakichś cudów, krwi i oleju, nie wiem, cieknącego z obrazów, zamiast w duchu i w prawdzie przyjść do Jezusa Chrystusa, paść na ziemię przed Nim i powiedzieć: przepraszam, przepraszam Cię, Jezu Chryste, za moje grzechy. Daj mi siłę, abym z tego wyszedł. Wydostań mnie z tego. A nie w jakieś miejsca z asesencjami. A jeśli to duchy demonów, to co wtedy? Powodują różne cuda i znaki. Jest powiedziane o fałszywe cuda i znaki w czasach końca. Że to się będzie działo. I dzieje się to. A ludzie tam idą. I padają przed te obrazy, pielgrzymują do tych obrazów, jakby ten obraz coś mógł. Jakby się przewrócił, to czyżby sam powstał? Jak coś do niego powiem, to usłyszy? Jak dam mu coś do jedzenia, to zje? Nic nie zrobi, bo jest guzik warty. Nic nie warty. A ludzie, kłaniając się przed tym, grzeszą. I będę o tym mówił, bo się nie boję. Nie mam ducha lęku i strachu. I gromię tego ducha strachu w imię Jezusa Chrystusa. Jeśli się ktoś boi, to niech wzywa Jego imię i przeciwstawia się, pracuje nad sobą. Czy jak ktoś chodzi na siłownię i chce podnieść 100 kilo, to od razu umie? Jak nie umie podnosić 30, to powinien przestać ćwiczyć? Czy raczej ćwiczyć dalej i starać się, żeby coś osiągnąć? Tak jest w naszym życiu chrześcijańskim. Powiedziane jest, że kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak jest powiedziane. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko. A Bóg będzie naszym Ojcem. Wtedy. Bóg z nami. Immanuel, Jezus Chrystus. Wtedy, jak ktoś wygra, zwycięży, odwróci się od grzechu, będzie szedł za Nim. Choćby nie wiem co. Choćby się ktoś śmiał. Choćby się tam śmiał i coś sobie myślał. Demony drżą, bo zbliża się ich koniec. Na głos ostatniej trąby będziemy przemienieni. I będziemy już z Panem. Na zawsze. Z Jezusem Chrystusem. Ja bym chciał Go już zobaczyć. Chciałbym oglądać Jego święte oblicze. Bo jest godny. Bo jest Królem. Jest Zbawicielem świata. I ma moc, aby uzdrowić Ciebie, kimkolwiek jesteś. On ma moc. On żyje, On cały czas żyje i działa. Bo ma moc. Nie jest jakimś kłamliwym Bogiem. Nie jest jakimś posągiem i obrazem. Jest żywym, prawdziwym Bogiem, który mi pomógł. I odjął myśli samobójcze moje. Jakieś takie, że chciałbym nie żyć. Odjął wszystko. Bo ma moc. Kiedy pomodliłem się za mojego psa z wiarą, bo miał chorą łapę, pies zaczął biegać na czterech. Dlaczego? Bo ja jestem jakiś wyjątkowy? Nie! Bo Jezus Chrystus może. Bo to przez wiarę było. Płakać mi się chciało nad nim. Było mi przykro. I co? Wysłuchał mnie. To jest wiara. Wtedy, kiedy się nie widzi, a wierzy. I nie ma się żadnych wątpliwości. Niech się żadne wątpliwości nie wkradają do waszych głów, że Jezus Chrystus nie może was uzdrowić z choroby. Pewne rzeczy się dzieją w życiu. Tak jak u Hioba. Stracił rodzinę. Stracił zdrowie, miał wrzody. Stracił ziemię, posiadłości różne. Porozwalało się to, życie jego. I żona mu powiedziała jego nawet: bluźnij Bogu i umieraj. Czy Hiob zbluźnił Bogu? Nie. Hiob nie zbluźnił Bogu. On trwał dalej. Mimo, że już nic nie miał. Szatan mógł ile zrobić? Mógł zabrać te rzeczy, mógł się dotknąć tych spraw, ale jego życia nie zabrał. Bo zawsze każdy człowiek jest w rękach Boga i tyle, ile Bóg pozwoli, żeby szatan zrobił i doświadczył człowieka, tyle może zrobić. I nic więcej. On jest oskarżycielem.
I był aniołem, był silny, ale upadł. Chciał, żeby jego tron był na równi z Bożym tronem. Jak wielu ludzi teraz tak myśli. Chcemy być bogami. A co Jezus Chrystus zrobił? Bóg zniżył się do postaci człowieka i stał się człowiekiem, żeby umrzeć za nas wszystkich i nas uwolnić. Uwolnić. Jeżeli człowiek łamie prawo karne, staje przed sędzią i sędzia go sądzi i na mocy tego, co zrobił, trafia do więzienia na przykład, na dożywocie. Jeżeli człowiek łamie prawo Boże i mówi, wierzę, wierzę, demony też mówią, wierzę, wierzą i drżą. Co musimy zrobić? Przestać to robić. Nie bagatelizować Jego imienia. To jest święte imię Stworzyciela Świata, który uformował nas w całości, jako mężczyznę i kobietę. Nie jako dwóch facetów, nie jako dwie kobiety. Jakby tak zrobił, żeby wziął 50 facetów na wyspę, powiedzmy homoseksualistów. Ile by przeżyli? Jedno pokolenie i gwarantuję wam, że nikogo nie ma. I to jest właśnie prawda. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Mężczyznę i kobietę, żeby były jednością, jednym ciałem. Żeby Jemu służyli, żeby zajmowali się ogrodem. A co zrobili oni? Posłuchali bardziej węża niż Boga. A później mężczyzna powiedział, to ona. A ona powiedziała, to wąż. I tak się dzieje do dziś. Jest zrzucanie winy. Ten, tamten, tylko nie ja winny. Wszyscy inni są źli. Bóg jest zły. Oczywiście jest to kłamstwo przeciwnika. A Jezus Chrystus wzywa ciebie dziś. Duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie. I napije się darmo ze źródła wody żywej. Możecie prosić o Ducha Świętego do Jezusa Chrystusa i On wam da wam zrozumienie Pisma. Nauczy was, poprowadzi was, pokaże wam, jak powinniście postępować, co zmienić w życiu. Da wam przekonanie, da wam kierunek, da wam odwagę, zgromi wszelki lęk. Sprawi, że nie będziecie się bali drugiego człowieka i przejmowali się, co myśli sąsiad, że ja Chrystusa chwalę? Dlaczego niektórzy bluźnią, jak się chwali Jezusa Chrystusa? Jeśli w Niego nie wierzą, to dlaczego przeklinają? Podobno nie istnieje. To co ich to obchodzi? Bo demony wierzą i drżą i są w nich. Duchy niewiary. Manifestacje różne. Poszedłem do parku z młodym bratem, 14 lat, żeby głosić Ewangelię. 14-latek się nawrócił. Stoimy naprzeciwko dwóch ludzi. Mówię o Jezusie Chrystusie. Powiedziałem Jego imię. Gościu zaczął przeklinać. Ja mówię, on mówi, idź stąd. A ja mówię, Jezus Chrystus jest mocniejszy. Popatrzyłem mu w oczy i ten człowiek uciekł. Włos mi z głowy nie spadł. Taką moc ma Duch Święty, nie ja. Jakby mnie pacnął, to może bym się przewrócił, ten człowiek, bo był większy ode mnie. Ale nie od Boga. A demony wierzą i drżą, bo większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. Duch Święty, Jezusa Chrystusa. Była też taka sytuacja, że przyszło wojsko na pewnego tam proroka, żeby go pochwycić. I co powiedział? Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. My nie widzimy świata duchowego, ale tam się toczy bitwa, tam się toczy wojna. Tam są rydwany ogniste. My tego nie widzimy. Ale przyjdzie czas, kiedy staniemy twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem i zdamy sprawę, co robiliśmy w swoim życiu? Człowiek przyznawał się w ogóle do Niego? Jest powiedziane, kto się przyzna do mnie przed ludźmi? Dlatego ja się przyznam przed Ojcem i aniołami. Jezus Chrystus tak powiedział. Więc jeżeli ktoś pyta, wierzysz w Boga? Wierzysz w Jezusa Chrystusa? A ktoś mówi, moja sprawa. Nie będę o tym rozmawiał. Nie, to nie jest Jego sprawa. To jest sprawa Jego zbawienia. Czy się przyzna przed ludźmi, czy ucieknie? Kto ucieka? Tchórz. I ja taki byłem. Byłem letni. A letnich Pan Jezus Chrystus wypluje ze swoich ust. Czy ktoś chce mieć letnich przyjaciół? Zadam pytanie. Jestem w parku. Szybko potrzebuję pomocy. Dzwonię do dwóch ludzi. Do moich przyjaciół. Jeden jest przyjaciel z nazwy i drugi przyjaciel z nazwy. Obaj mogą przyjść, mają czas. I mówię, ty mam problem, gonią mnie, chcą mnie pobić. Ratuj, ratuj. Przychodzi jeden. Który jest prawdziwy? Ten, który przyszedł.
I to jest prawdziwa przyjaźń. I takiej przyjaźni chce Jezus Chrystus. On umarł za nas i my musimy być gotowi, żeby umrzeć za Niego, jeśli będzie trzeba. Położyć głowę, bez wątpliwości. Takich przyjaciół On chce mieć. Żeby oddać wszystko, jeśli będzie trzeba. Jeśli skończy się gotówka, jeśli nie będzie można kupować sklepa, to co ludzie sprzedadzą za paczkę fajek czy batonika Jezusa Chrystusa, bo nie będą mieli co zjeść? Czy raczej pomyślą, aha, może się pomodlę, może rozmnoży chleb, może rozmnoży ryby. Do tego jest potrzebna wiara, a nie niewiara. Niewiara prowadzi do tego, że człowiek się boi i martwi się o swoje ciało, a jest powiedziane, że ciało przeciwstawia się duchowi. Duch działa inaczej. Robi niesamowite rzeczy, a ciało go blokuje. To my blokujemy swoje głoszenie Ewangelii. To my blokujemy przyznawanie się do Jezusa Chrystusa. To my się blokujemy. To nasze myśli, to nasz strach, to nasz lęk. To jest problem. Wiem, bo tak miałem. I często tak mam. I muszę się przeciwstawiać każdego kolejnego dnia. Zaczynam kapeć. Ale idę, chwalę Jezusa Chrystusa. Zauważyłem to. Przyczepił się kiedyś do mnie człowiek, który miał, możliwe, że miał demona. Chciał mi po prostu zaszkodzić. Ja szedłem głosić Ewangelię, a on mnie zatrzymywał. Powodował, że się bałem, stresowałem się, że może ludzie się będą ze mnie śmiali, czy coś. Ja powiedziałem głośno, chwała Jezusowi Chrystusowi! I uciekł. Zostawił mnie w spokoju. Bo Jego imię jest ponad wszelkie imię. Ty nie widzisz cieleśnie, co się dzieje. Chociaż czasami są manifestacje. Zmieniają się oczy, zmienia się wyraz twarzy. Była nawet taka sytuacja, że koleś wystawiał język do przodu, jak wąż, i mówił imię demona. Ale później, gdy wezwałem imię Pana, Jezusa Chrystusa, padł na ziemię. Bo tyle oni znaczą właśnie, te demony. Padają jak muchy. Jezus Chrystus legion wywalił w świnie. Czy jest to niemożliwe dzisiaj? Jest możliwe. Ale przez wiarę. Jest możliwe. Bo Jezus Chrystus daje nam Ducha Świętego i daje nam robić takie rzeczy, jak On robił. Jest powiedziane, że wystarczy, jak uczeń będzie Jego, będzie jak Jego nauczyciel. Gdy ktoś jest na przykład bokserem i prowadzi grupy, innych trenuje, to wystarczy, jak uczeń będzie jak Jego nauczyciel. I to jest właśnie to. Mamy naśladować, mamy się uczyć. To mistrz nam pokazał, jakie ciosy mamy zadawać i kiedy. To Jezus Chrystus nam pokazał, jakie ciosy mamy zadawać. On pierwszy przyszedł i przeszedł tą drogę. I chwała Mu za to, że nam pokazał, jak mamy działać. I rozgromił siły ciemności i wystawił ich na pośmiewisko. Rozgromił. Kto przyłożył rękę do Jego śmierci? Ludzie religijni. Faryzeusze i Cesarstwo Rzymskie. Czyli władza polityczno-religijna. Tak jest po dziś dzień. Religie przykładają rękę do tego, żeby prawdziwych wyznawców, którzy idą w duchu i w prawdzie, głoszą Jego Ewangelię, żyją według tej Ewangelii, pomagają sobie, pomagają innym. To ludzie religijni przychodzą, okłamani przez szatana, okłamani przez religię. Nie sprawdzą w słowie, nie wezmą Biblii, nie przeczytają jej sami, tylko kłócą się. Jak to jest tam jest napisane? A to człowiek napisał, a to to. A ty. I mnożą te różne wątpliwości, to jest niewiara. Wiara, czego nie widzimy, działa inaczej. Człowiek nie widzi, ale wierzy. Przyjmuje te słowo, które jest napisane. A jak ktoś w kółko ma wątpliwości, to jak ma przyjść do Boga, jeśli on ma w kółko te wątpliwości? Kiedyś z chłopakami na piachach uczyliśmy się salt i była taka sytuacja. Chciałem umieć salto w tył, a było to trudne i się bałem, że spadnę na głowę. Za mną stał kolega. Nie widziałem go. I mogłem tak. Albo mu zaufać i się nauczyć, bo on mnie złapie, albo mu nie zaufać i się nie nauczyć. Tak było wtedy. Nie widziałem go, bo jak można widzieć, jak się stoi odkręcony plecami. On mógł sobie odejść, ja mogłem spaść na głowę i tyle by było z tej nauki. Ale ja zaufałem, że on tam jest, że będzie, że nie odejdzie, że mnie złapie. I się udało. Dlaczego? Przez wiarę. Mimo, że to jest przykład cielesny. Mimo, że to jest przykład z życia. Zwykły, banalny przykład. Akurat z mojego życia. Inni może mają inne przykłady. Inne porównania, zestawienia i tak dalej. Bo Jezus Chrystus daje mądrość.
nie mądrość tego świata, nie dyplomy. Byłem na 3 kierunkach studiów, żadnych nie skończyłem. I co gorsze, jestem... Jest powiedziane, żeby nie oceniać po zewnętrznych pozorach, a często ludzie oceniają po tym, jak ktoś wygląda, a może ktoś się nie ogolił, a może ma takie włosy, a może ma krzywy nos, a może ma takie uszy. Co z tego, jak wszyscy kiedyś staną przed Bogiem, przed Jezusem Chrystusem i będzie się liczyło to, co powiedzieli swoimi ustami, przeciwko komu? Jest jeden, Jezus Chrystus, wcielone słowo i stworzył świat. I do Niego mamy przychodzić, nie do innych postaci biblijnych, tylko do Niego. I nie w żadne miejsca, tak jak wcześniej powiedziałem. Miejsce was nie uratuje, gwarantuję wam to. Żaden obraz, żaden posąg wam nie odpowie na modlitwę. Tylko Jezus Chrystus może was uwolnić, błogosławić, uzdrowić, dać wam siłę do dalszej drogi, bo jesteśmy pielgrzymami, mieszkamy jak namiot i następuje w pewnym momencie zwinięcie namiotu i podliczenie. Jedni pójdą do Królestwa Tysiącletniego, a drudzy z drugim zmartwychwstania pójdą na sąd. Ci, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa, jak mają być usprawiedliwieni, jeżeli odrzucają łaskę Bożą? Teraz jest dzień łaski. Jeszcze. Będzie wielki ucisk. Przetrwasz wielki ucisk bez wiary? Kiedy na przykład nie będzie pić albo jeść? Czy starczy ci wiary, żeby wbić kij w ziemię i uwierzyć, że woda tam wytryśnie? Tak jak Mojżesz kiedyś walnął w skałę i skała się rozleciała, bo to Bóg uczynił, że oni się napili. Czy starczy ci wiary, żeby coś takiego zrobić? I właśnie dzisiaj mamy jeszcze czas, żeby to ćwiczyć, żeby ćwiczyć tą wiarę. Żeby mieć wiarę, kiedy przyjdą trudności, kiedy przyjdą próby. I po to są często te próby, żeby sprawdzić, kto jest wart. Tak jak powiedziałem, przykład z przyjaciółmi. Jeden przyjaciel i drugi przyjaciel z nazwy, ale który pomógł. Okazuje się po owocach, kto jest jaki. I nie wystarczy powiedzieć, tak, wierzę, ale czynić jeszcze. Nie płacze słowa, ale wykonawcy. Czyli trzeba znać słowo i jeszcze robić. Nie wystarczy siedzieć w miejscu, oglądać Netflixa i jakieś bezbożne filmy i głupoty. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Dlaczego? Bo wierzący powinni się głosić Ewangelii. Powinni się przyznawać do Jezusa Chrystusa. Ile będą siedzieć w ławce? Ile można siedzieć w ławce, w podstawowej szkole, w pierwszej ławce? Ile można w zerówce przebywać? W kółko ten sam etap? Ja na tym byłem. Jezus Chrystus mnie wybudził z tego snu, z tego letargu. Że w końcu się ocknąłem, pomyślałem sobie, tamci szli, Paweł, inni, ginęli za Chrystusa, głosili słowo, mówili, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, jak im zabraniali w tym imieniu głosić. A ja siedzę w domu? Na dywanie? I się boję? To jest niewiara. I trzeba gromić to w imię Jezusa Chrystusa. Gromić duch królową niebios. W księdze Jeremiasza było o tym. Nie ma żadnej królowej. Maria urodziła Jezusa, to była jej misja, była pokorną Żydówką. Była kobietą do tego przeznaczoną. I ona urodziła Pana Jezusa. Była pokorną Żydówką. Spełniła wolę Bożą? Tak, bo się poddała Bogu. Ale ona nie jest Bogiem, bo też się do Boga modliła. I gdyby była Bogiem, to by nie potrzebowała Mesjasza. Gdyby była bez grzechu, nie potrzebowałaby Jezusa Chrystusa. Po co by się robił w takim razie, skoro jest ktoś inny, kto ma moc jak Jezus? To jest kłamstwo. I gromię to w imię Jezusa Chrystusa. To jest kłamstwo, które wam wkładają do głowy religię. Nie ma drugiego Chrystusa. Nie ma innego imienia, w którym się wyrzuca demony. Nie ma. W imię Jezusa Chrystusa gromię cię, w imię Jezusa Chrystusa, gromię cię! Gromię cię w imię Jezusa Chrystusa! Gromię cię w imię Jezusa Chrystusa! Nie boję się nikogo! Jezus Chrystus jest mocniejszy! Halleluja! Chwała Jezusowi Chrystusowi! On ma moc nad wszystkimi! Gromię cię w imię Jezusa Chrystusa! Gromię cię w imię Jezusa Chrystusa! Gromię cię! On ma moc! Właśnie widzieliście, jaką ma moc Jezus Chrystus! Nic mi nie zrobił! Bo takie są właśnie tchórzliwe demony! Podchodzą, próbują coś zatrzymać głoszącego. Dlaczego tak bardzo próbują zatrzymać mnie? Co ja jestem, jakiś wyjątkowy? Nie.
Głoszę Jezusa Chrystusa, mówię prawdę, a prawda uwalnia. I ktoś tu chce, żeby prawda nie uwolniła. Ktoś tu chce, żeby kłamstwo było dalej na oczach i w sercu. I żeby ludzie chodzili do budynku, wielbić Boga zamiast w duchu i prawdzie. To jest właśnie to. To jest ten problem w dzisiejszym świecie. Że jest mało tych, którzy chcą coś zrobić. Bo się boją. Gromię ducha strachu w imię Jezusa Chrystusa. On ma moc. I będę to mówił. I nie boję się, że ktoś tam się śmieje. Niech się śmieje. Zobaczymy, co powie, jak przed Bogiem stanie kiedyś. Zobaczymy to. Tyle jest cwaniaczków. Nie ma sprytnych i odważnych w obliczu śmierci. Bóg odsądzi wszystkich. Jedni pójdą na sąd, inni do życia wiecznego. Do Królestwa Tysiącletniego. To jest opisane w Apokalipsie. Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni. Ma oczy jak płomienie ognia. Włosy białe jak biała wełna. I wróci, żeby odzyskać to, co szatan tutaj posiada, bo jest władcą świata. On wróci i Góra Oliwna rozpadnie się na pół. Zachariasza 14. Jak wróci, to się zdziwią niektórzy. Mają czas. Mają czas, póki żyją, żeby się nawrócić, żeby wezwać Jego imię i być mocnym, nie bać się śmierci. Czekać na Chrystusa. I chwała Jezusowi Chrystusowi. Jemu i tylko Jemu na wieki wieków. Amen. Amen.